Po zobaczeniu nowej Godzilli odkryłem jedną wspólną cechę dla nas. Zarówno ja i ona musimy schudnąć. Godzilla! Od razu od początku powiem wam, że bardzo czekałem na ten film, zwłaszcza po zwiastunach, które po prostu nie mówiły mi nic o nim kompletnie. Nie wiedziałem, o czym ten film będzie, ze specjalnie poza tym, że nosił tytuł Godzilla, więc spodziewałem się, że będzie jeden duży potwór. I właśnie tak samo chciałbym wam nic nie zdradzać z tego filmu, tak jak ma to sytuację na zwiastunach, ponieważ no szkoda by było psuć to, czego zwiastuny nie zepsuły, co jest rzadkością teraz najzwyczajniej w świecie. Więc mamy Briana Cranstona, człowieka, którego pewnie pamiętacie jako Waltera White'a z Breaking Bad, wspaniałej roli, pewnie roli jego życia. Wie, że coś się dzieje nie tak, no i to coś nie tak pewnie będzie prowadzić do tego, że będą wielkie potwory. Tylko zarówno Briana Cranstona, jak i samych potworów w tym filmie jest zadziwiająco mało. Film trochę narzucił mi skojarzenia z The Walking Dead, ponieważ The Walking Dead, pomimo tego, że jest serialem o zombie, wcale nie opowiada o zombie, tylko o ludziach. Więc jeżeli twórcy chcieli, żebyśmy skupili się na tych ludzkich postaciach, no to muszą zrobić coś, żeby nam na tych postaciach po prostu zależało, żebyśmy chcieli ich oglądać, a nie wyczekiwali tylko na momenty, kiedy pojawią się potwory. Więc poza wspomnianym Cranstonem mamy też Kick-Assa, który nieźle dopakował, oraz jego żonę, która gra bardziej utalentowana z sióstr Olsen, trzecia siostra, jeżeli nie wiecie, to te bliźniaczki mają trzecią siostrę, która może nie należy do pięknych dziewczyn, natomiast ma coś w sobie takiego, że przyjemnie mi się na nią patrzyło i w ogóle to była dosyć fajna postać. Szkoda, że niestety jest jej też mało. Natomiast nasz główny bohater, nasz Kick-Ass, w tym filmie jest żołnierzem i tutaj jest takim człowiekiem wypranym z uczuć. Czy on nie widzi, że tutaj pół świata nagle jest rozpieprzone, ale trzeba być takim porządnym amerykańskim żołnierzem, który po prostu jest oddany sprawie i musi wykonać zadanie. Jest to trochę nieludzkie i właśnie nie zależało mi na tych postaciach najzwyczajniej w świecie. Kiedy w końcu nasza Godzilla wkracza do akcji, mamy już nadzieję, że zacznie się coś dziać i mamy na zasadzie takiej, że przerywamy program, aby ogłosić, że wielkie potwory atakują Stany Zjednoczone. W Polsce natomiast pogoda na weekend zapowiada się wspaniale. Dziękuję, do zobaczenia. Come on, dawajcie mi to, po co przyszedłem. W końcu dochodzi do tych wspaniałych scen zniszczenia całego miasta. Widać, że wszystko się sypie, natomiast gdzieś to moim zdaniem się dzieje trochę poza kamerą, niestety. Są jednak sceny, kiedy mówisz, wow, to było super. Ale nie tak super jak Pacific Rim. Oczywiście ten film stawia większy realizm niż Pacific Rim, co widać chociażby w zdjęciach. Zdjęcia czasami naprawdę potrafią zrobić wrażenie. Te kadry, naprawdę facet, który jest operatorem w tym filmie, naprawdę wielki plus dla niego, dwa kciuki w górę, bo zrobił kawał dobrej roboty. Wydaje mi się, że niestety po prostu scenariusz i sama reżyseria nie do końca domogła. Ten film się droczy z widzem, bo myślę, że jakby zamysł całego reżysera było to, że troszkę zróbmy to jak w Szczękach, że nie pokazujmy do końca, co jest tym wielkim monstrum przerażającym, co się tak do końca dzieje, żeby widz jakoś budować w tym widzu napięcie. Natomiast postać Godzilli jest znana chyba na całym świecie i ludzie, którzy idą na film pod tytułem Godzilla, no jednak chyba mogliby się spodziewać i spodziewają się tego, czym to coś jest. Dlatego dla filmu Godzilla może być tylko jedna ocena. Bo Godzilla! Jak zobaczycie film, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. To film na raz. Może to dlatego, że po prostu spodziewałem się czegoś trochę podobnego. Nie mówię, bo klimat samych zwiastunów był bardziej mroczny. Spodziewałem się mroczniejszego filmu niż chociażby Pacific Rim, ale z podobną dawką, że tak powiem, potworów, żeby było ich po prostu więcej. I tego niestety nie dostałem, dlatego ten film oceniam dosyć nisko. Ale wy zobaczcie Godzilla i dajcie mi znać, jak wam się podobało, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Jest to na pewno dużo lepszy film niż to gówno, które wyszło w 1997 bodajże. A tymczasem, jeżeli macie ochotę oglądać więcej moich filmów, kliknijcie za chwilę tutaj subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!